Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w zawodach strzeleckich pod nazwą Sprawni jak żołnierze. Jest 5 konkurencji. Pierwsza konkurencja to strzelanie, kolejna to rzut granatem. Dodatkowo mamy jeszcze szkolenie medyczne. Tutaj przede wszystkim dwie podstawowe czynności. Jedna to pozycja bezpieczna, a druga to resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Dodatkowo jeszcze jest test sprawnościowy i bieg na orientację. Mnie się podobają te zawody szkolne, ponieważ są, jest coś innego, nie tylko piłka, bieganie za piłką, odbijanie, ale coś nowego, można się czegoś nauczyć. Najwięcej trudności to mogą sobie sprawić bieg na orientację, bo nie biegaliśmy tego jeszcze, ale tak to jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że jesteśmy dobrej myśli. Poziom jest dość wysoki, są zawodnicy wymagający też, trzeba się postarać. Tak jak wspomniałem, chodzimy na strzelnicę, więc to też bardzo dużo dało, że właśnie można z nimi konkurować na równym poziomie. Te drużyny, które startują, są przygotowane bardzo dobrze. Także no, muszę powiedzieć, że przynajmniej tutaj te reprezentacje, które trafiają na te zawody, to już nie są przypadkowe drużyny, nie są to przypadkowi uczniowie, ale naprawdę na wysokim poziomie przygotowania.